Drugą dolegliwością w sporcie to złamania zmęczeniowe. Dla wielu zawodników czy sportowców te złamania są bardzo traumatyczne. Sama świadomość tego, że wychodzi zawodnik od lekarza, specjalisty z diagnozą ze złamaniem, no, w pewnym sensie odbija się na jego psychice. To są złamania, które występują najczęściej w wyniku sumowania się mikrourazów. Nie są to złamania pojawiające się bezpośrednio po klasycznym urazie czy upadku. Jaka jest przyczyna tego typu dolegliwości? No to tutaj oczywiście również zbyt długi czas treningu, zbyt duże obciążenia treningowe. Najczęściej tego typu urazy występują wśród biegaczy i triatlonistów. Jeżeli chodzi o leczenie czy diagnozę, przede wszystkim jak to zdiagnozować, no oczywiście tego typu złamania zlokalizowane są w obrębie stopy, głównie kości śródstopia, piątej kości śródstopia, kości piętowej, jak również charakterystyczne punkty anatomiczne w obrębie kości strzałkowej, kości piszczelowej. Mogą pojawić się również w obrębie kości udowej, a niekiedy w obrębie kości miednicy. Tutaj najważniejszym badaniem jest badanie kliniczne i należy wykonać pomocnicze badania obrazowe, takie jak rentgen, scentygrafia, tomografia komputerowa lub rezonans. Jakie leczenie? No oczywiście leczenie przeciwbólowe. Pacjent czy sportowiec musi kończynę dolną uszkodzoną odciążyć. Najczęściej jest to wykonywane w postaci odciążenia w postaci kul łokciowych. No i zakaz absolutny, zakaz i wykluczenie z treningów sportowych do 3 miesięcy po urazie. Po tym okresie należy wykonać kontrolne badanie lekarskie i jeżeli nie ma powikłań związanych ze złamaniem, taki zawodnik może wrócić do sportu.